Serdecznie witam wszystkich i zapraszam na film. Dzisiaj będzie taki film z tych rzeczy, które się, powiedzmy, małe sukcesy, no i kilka porażek, bo by się nie obyło. Z jednych z takich, moim zdaniem, bo sezon się już, powiedzmy, już ku końcowi się już. Już w większości gołębie już u mnie będzie krócej. Ale to, co się w tym sezonie ugrało, moim zdaniem uważam, że to jest dość duży sukces. Ten gołąbek, one były już zeszłe 2 lata temu, był taki gołąb, będzie prawdopodobnie samiec. Śliczny w tego, no i na budowie bardzo ładny gołąb. Leciutki, fajny gołąbek. Chodź tutaj, chodź. Jeszcze nie wychodzi na dach. Jeden był taki ciemny od niego, od pary. A to jest taki właśnie tego, no ale na ogonie, tak jak widać, ten prześliczny gołąb będzie z tego. Będzie prawdopodobnie samiczka, ale też może tego. Ale z budowy w ręku jest idealnie ułożony gołąbek i uważam, to jest 2 lata temu był też taki gołąb. Pół Polski chciało go kupić. A akurat ten gołąb zginął w górze w locie, no tak to się zdarza. Ale teraz mamy taką powtarzalność, taki gołąbek, no rzadko się zdarza, on ma taką siwą, nie wiem na ile to będzie od tego, no pasy ma, no ale przede wszystkim takie ma siwe, takie tło siwe. I tutaj czarne takie wrzutki ma, bardzo fajny gołąbek. No i proporcjonalnie jest bardzo ładnie złożony ten gołąb na fajnych skrzydłach. Fajnego. Kolejnym z gołębi, to nawet nie wiem, tylko tu jest ich cała para. Później je puszczę, te gołębie, bo dziś mocno niby wieje. To jest taki czarnuszek. On też był pokazany, ale te gołębie się pokazują w górze. Też fajnie proporcjonalny ten gołąb jest, ładnie zbudowany. No, trochę się pomiły te ogony na tego, ale taki czarny. Ja go później dogram kawałek filmu i puszczę te gołębie z dachu. One jeszcze, to on, powiedzmy, już jest taki dorośnięty, to jest jeszcze malutkie, tego nie będę puszczał, ale to akurat to bardzo fajny gołąbek i pokażę, jak te gołębie lecą i proporcjonalnie one wychodzą z gniazda, są leciutkie, no i to jest gołąb też na fajnym skrzydle. Przede wszystkim pokażę, jakie te gołębie mają skrzydła, fajnie to leci. No i zobacz, no później je wypuszczę, zrobię tak jak tylko. Kolejnym gołębiem, który bardzo fajnym gołębiem jest, to jest jego brat albo siostra, takie jasne już. To jest, nie wykąpałem. To jest taki też, no będzie samiec. Jest bardzo podobny do samica, widać, że jeszcze nie dorośnięte koło dzioba. No i jego lotniki, znaczy tak jak na tą pogodę, jak to były, tak powiedzmy, tak na ładnych skrzydłach, no jeszcze to jest małe gołębie, są takie krótkie, fajne gołąbki z tego powychodziło, jest jedno na białych oczach, są fajne. I tutaj mamy z tych kawerkotów, jest ich cała para tych kirowogradzkich kawerkotów, ja je też pokażę później, jak tego to w całości tego jest, będzie pokazane takie gołąbki, w całości będzie pokazane gołębie tego, no to ono ma tutaj takie 3 wrzucone piórka do środka i prawdopodobnie to będzie samiczka dziś tak w garażu. No i ja, tak jak mówię, to je pokażę, je wszystkie 3. Będzie ich tam kilka na dachu, no ale na takim krótkim dzióbku fajne gołąbki, no i na super ładnych skrzydłach, także będzie te gołębie tak samo być doklejone do tego filmu. To jest kolejny i tu jest jego rodzeństwo, także będą pokazane, będą wypuszczone tylko tak, żeby z dachu, żeby mi to, no bo to jeszcze małe gołębie. No, to już, już takie, powiedzmy, już, no, już się ładnie podnoszą do góry. No i tu jest jedno, jest z takim wrzuconym 3 piórkami, a to jest na pełnym ogonie. To będzie samiec może.
ale fajne, króciutkie jak na te kirowogradzkie kawerkoty, one wychodzą, niektóre dość długie, a te są takie fajne pod rękę i na ładnych skrzydłach. Bardzo fajne gołąbki. I tutaj jeden z takich rewelacyjnych gołębi, moim zdaniem, będzie prawdopodobnie samiczka z tygrysów, ale ten jest gołąb tak złożony. Też ma króciutkie lotko, ale te gołębi się tak delikatnie podobał, ale ten gołąb w budowie jest bardzo ładny, krótki, taki piersisty, będzie taki, no i taki niski na nogach, nie wiem czy odleci czy nie, żebym go nie szukał. No ale taki niziutki na szerokiej piersi, no i strasznie leciutki, proporcjonalny gołąb, jest złożony bardzo ładnie, także będzie coś z tego, to ja mówię, jeszcze może pokażę jeszcze kilka z tych kirowogradzkich, bo one akurat fajnie tak samo już się podnoszą do góry, tego wezmę, schowam. I tutaj mam gołębia tutaj w paczce, nie chciałem go mieszać z tymi gołębiami, czekaj, żeby mi nie spadł, wezmę tylko żeby do paczki dosięgnę. O, jeszcze ucho tu jest. Daj tak. Złapać. Tu mamy takiego gołębia. Tutaj znajomy wczoraj do mnie zadzwonił. Zamojskiego, czarnokrasego. On ten gołąb jest przylotny. I jakby go ktoś chciał, albo ktoś z okolicy poznawał tego gołębia. Nie wiem, czy to jest samica. O, czarnokrasy, zamojski. I tylko na takim krótkim dzióbku. Nawet fajny taki gołąbek. To ma jedno oko krasę. Nie wiem na ile tego, no ale taki, nawet tak żagle takie. Taki gołąbek, podobno to przyszło z góry, ale widać, że czysty, fajny gołąbek, zdrowy. Ja te gołębie, czyściutki, fajny, zadbany. To jest 21 roku. 21. No jakby ktoś chciał go, tego gołębia tutaj z okolicy, albo komuś uciekł ten gołąb, no to u mnie jest, można sobie go odebrać. Taki, no i tutaj tak jak widać, oko dwukolorowe, taki czarnokrasy, zamojski. Jakby ktoś tam ktoś by chciał, no to może spokojnie tam zadzwonić, napisać, może sobie odebrać. No ja no przede wszystkim może ktoś się znajdzie, no bo to musi być gdzieś gołąb z okolicy, ktoś się może znajdzie, czyli ten gołąb jest, nie, no to jakby coś to można dzwonić, nie wiem, właśnie takie jakieś czarne tutaj na piórka, ma nie wiem co tam przy samym tym rdzeniu, no zobaczymy później. Ja w sumie tego zakropię, tego gołębia na pasożyty, chociaż nie ma tutaj takich zwykłych piórojadów, tylko takie zastanawiałem mnie tutaj na samym tym przy rdzeniu, przy tego jest takie czarne, coś tam ma dołączone, nie za bardzo wiem co to jest. I no, ten gołąb, on jest w odstawce, tak jak mówię, przyleciał do pocztowych gołębi. I no nie wiem co to jest, w każdym razie z tej strony nie widać, tak jak prześwitujące pióro to widać. Może jakby go wykąpał, ale dziwne, że na jednym tylko lotku to jest. No, no to schowam go do paczki. Pokażę jeszcze kilka, robimy pauzę. No i tutaj z kirowogradzkich, tutaj żółtobokich, ta kilka, ale będą na dachu, będzie więcej, tak jak będzie dalsza część. I tutaj jest tak, jak wyszło, no to tak, żółtoboki, tu jest ten z jasnoboki, on całkowicie ciemny jest, ale to on wypierze, to tam kilka gołębi pojechały do Lublina. Ten jest bardzo na bardzo ładnych skrzydłach go. Zobaczymy jak się wypierze, będzie prawdopodobnie samiec. Bardzo ładnie to leci. Także puszczę później je tego, pogoda jest taki wschodni wiatr. No i tutaj cała para tych kirowogradzkich jest żółtobokich. To będzie pewnie samiczka, to będzie samiec. One takie są na, no,
trochę przedłużone te gołębie, przeciągnięte, no ale to też będą, pójdą wszystko do halte. Fajne, takie ładne zakładają się te pióra. No przede wszystkim w locie jest bardzo fajny ten gołąb. Ja mówię, w tym tygodniu tam do Lublina poszły tym kierowca PKS-u, a też jest taka nowina, że Impost przejął część wysyłek. Tylko jest problem jest taki z impostem, że no trzeba edytowane takie przy tego, także jest już możliwość wysyłki. Poczta prawdopodobnie Polska to padnie, bo jest tam już tam 10 tysięcy osób już jest 10 do zwolnienia, no a impost no już przy tego, no już są tam wszystkie wytyczne, jak można wysyłać te gołębie, żywe ptaki, także prawdopodobnie cały rynek, ten co poczta przedtem miała, no to przejmie impost. Widać jak teraz nieprawdopodobnie zimno jest i gołębie te młode, takie malutkie, od razu widać. No teraz się słoneczko pokazało, ale jest nieprawdopodobnie, nie wiem ile było, 7 stopni rano, a było nie wiem, 25-26 stopni gorąco było. Także od razu widać zmianę na gołębiach, na tych przede wszystkim na młodych. Dziś akurat, bo tutaj jak koledzy dzwonią do mnie, no to dziś akurat mają maślankę, a tak ta powiedzmy karma przed dodaniem minerałów do tego, no i pokrzywa. Standardowo idzie pokrzywa, no i tak jak widać ta maślanka, to jeszcze jest mocno lepkie, no ale do tego dochodzą minerały i gołębie to, no to już tak osusza fajnie, to wtedy to no, nie się przenosi, przede wszystkim przenosi te wszystkie, tak jak dodaję te minerały, posypki na karmę, to fajnie się okleja. No to taka karma, żeby pokazać, no te gołębie tak dostają, no jak widać owiec, jęczmień, ryszpady. I tutaj przyniosłem kubki, bo niektórzy, głowę wystawił. Niektórzy tam koledzy mają problem właśnie z jakością. Tutaj mamy ryszpady, ja tym reguluję karmę cały czas. Ryszpady. Owiec, tak wygląda zdrowe ziarno. Owiec, jęczmień. I to jest taki jęczmień, jak powinien być, żółciutki, elegancki. I tak samo każde jedno. I to ja stosuję trzy karmy. Ja mieszam te one i dodatkowo jeszcze dosypuję, jak jest zimno, tak jak było widać, w karmie była kukurydza, a tak to regulowane jest właśnie karmę przy wychowie młodych, jest jęczmieniem, owsem, ryżem pady, także jest dokładane. I żeby te gołębie, no i tak jak widać, gołębie się wychowują. Niektórzy się pytają mnie, jak, że gołębie owiec jedzą. No jedzą i jak widać, młode się wychowują jak konie, bo na owsie. Ale przede wszystkim to ziarno musi być zdrowe, owiec musi być żółciutki. Bardzo często jest to, przy owsie jest to, że najczęściej to właśnie czernieje, te grzyby się pojawiają, no to taki nie musi być owiec żółty, to jest bardzo ważne, przez to, że ma tą łuskę, no ta wilgoć dłużej się utrzymuje, no i takiego nie powinno się dawać, ale u mnie gołębie jedzą owiec cały rok, owiec, jęczmień cały rok dostają. To jest jedna z takich chyba najlepszych, raczej najlepszego ziarna do podawania gołębia, ja bynajmniej tak uważam. No i tak te gołębie też są wychowywane. A tutaj były te pokazane, powiedzmy, że takie małe sukcesy, a taką wtopą, taką dość mocną, to wychowałem na gnieździe u takich gołębi z Mikołajewskich parę młodych, gdzie na samym początku myślałem, że to jak zaczęły się upierzać, co one takie jasne groszki, a później zobaczyłem, że to były dwa tiplery, a z tego względu, że no jednak tych, ja ich przekładam trochę, to z prawa, to z lewa, gdzieś stłuczą się, gdzieś się nabiją, to przekładam jajka, myślałem, że przełożyłem jajka, a okazało się na sam koniec, że wyszła mieszanka tiplera mikołajewskie, samica mikołajewska, a samiec był tipler i jest mieszanka tiplera z
No, Tiplera Zagłębiowskiego z Mikołajewskim. No to tak, taka wtopa, dość taka poważna, bo chowałem, patrzyłem co to za gołębia, a tu się okazało, że to jest mieszanka i się nie połapałem. A ten bardzo fajny, taki śliczniutki gołąbek, także no taki się jest rodzynek, tego rodzyneczek na razie jest jeden taki. Dwa lata temu też był taki jeden. No i przede wszystkim z budowy ten gołąb jest śliczny, z budowy, upierzenia w głowie, na skrzydłach. Zobaczymy, jak tego przeważnie to jest, takie wywodzi z takiej donieckiej samicy. Z tego wychodzą bardzo ładne lotniki, bardzo fajne lotniki i to lata ten gołąb u mnie zostanie. Zostanie tam kilka gołębi. No i tak jak widać te gołębie, wystarczy, że tego, że zimno się zrobiło, jeszcze dziś nie jadły, także dostają powiedzmy to śniadanie i pokażę te gołębie tak samo na dachu. Także chwilkę pauzy i spróbujemy te ruszyć gołębie, trochę wiatr ustał, ale te pierwsze młode pokazać na fajnych skrzydłach te gołębie są, no coś z tego będzie. Także pauza. No już miałem takie grochowe w górze. Ona była pokazana. Samiczka. Jeszcze malutka. Widać, że boję się trochę tego, ale ma śliczny lot. I ona była pokazywana. Ta samiczka właśnie. Kiedyś. Pełny, fajny ogon. Te młodziaki. Tu w większości są kierowogradzkich, ale tak, żeby to fajne, na skrzydłach jest ślicznych. Teraz próbujemy je ruszyć, to i tylko jedno wszystko, no i to czarne, to są z gołębie to są reszta to jest kierowogradzkich, spróbujemy tak, żeby nic się nie podziało, ale one takie młodziaczki, to jeszcze tutaj mamy dwa kawerkoty, to jeszcze nigdy nie było w górze. To jedno takie z klinem jest. Drugi bardzo ładny lot ma, ten też tak gołąb. Śliczny. Z tych jasnobokich. Nie chcę ich za bardzo porozganiać, ale ten śliczny jest. To fajne. Następno żółtoboki. Zaraz mi pachnie. Fajny też gołąb, ale jeszcze takie maluchy są. Boję się mocno, to fajne. Boję się porozganiać je za bardzo. One jeszcze nigdy nie były goniane. O, coś tam mocno poszło do góry. Ale to też na ślicznych skrzydłach, one się już podrywają same. To śliczny gołąb. Tylko muszą chwilę tak trochę obycia z dachem. Czarne. Prześliczne skrzydła. Prześliczne. Tylko tego maluszek. Żółtoboki. One już się tak podrywają i one tak się podrywają. Niech się, tak jak mówię, nie chce je za bardzo. Tu jest jeden z kierowogradzkich. Już jest lętacz. No i to jest jednogrochowe. Niektóre są bardzo małe, a niektóre mogą. Tu jest następny. Zejdę im, bo może się narobić bałaganu. Wyjdzie się tak. Skierowogradzki na ślicznych skrzydłach. Niektóre są na ślicznych skrzydłach. Tu jest jeden, no dwa lętacze skierowogradzkich. Jeden, no jasnoboki musi być. Tutaj jeden to dwa takie te ciemne, śliczne skrzydła mają te gołębie. Jeszcze chwilkę. Potrzeba im właśnie, żeby one takie obycia, no za malutkie jeszcze są. No to grochowe też. Tutaj taki jedno poszło do takiego kolegi, do Radawczyka. To jest jedno rodzeństwo. Zaraz go pokażę tutaj. Tylko spróbuję, że boję się trochę je mocno zawtrącać, ale może przelecą jedne do drugich. Zobaczymy.
do takiego kolegi doradawczyka. Malutki, młody, ale świetny lotnik. A drugi jest właśnie w radawczyku. Na ślicznych skrzydłach. Dobra, zobaczymy tutaj, te jest przybliżony koni. Tu jest żółtoboki samica. To fajne, tylko że to malutki młody. Nie chcę je mocno męczyć. No i tutaj siedzą jedna część, a tam druga. Tam jak tu nie te gołębie, to poleciały na drabuci. To to chętny gołąb jest. Coś z tego będzie. Także panie Robarcie, tamtego drugiego niech pan szanuje, bo to są fajne gołębie. Dlatego mówiłem, że tego tam poszły gołębie tam, ale ten jeden jest właśnie w tej parze. Przypauzujemy, tak żeby nie bradło. One tutaj siedzą. No już nie będę tego, tu jest to właśnie z tych kolorowych. Fajne gołąbek, ale nie chcę je mocno gonić, bo może się tak poderwią. No bo to jest malutkie, tak jak pokazałem, króciutkie jeszcze lotka mają tego. Niektóre nie były w ogóle gonione. No to muszą trochę takiego doświadczenia, nie chcę je od razu potracić, bo dość mocno wieje jak na pierwsze loty. A wiadomo, jak to jest z pierwszymi lotami. Ja bym je trochę tutaj tylko przegonił, żeby szły tam do tamtych. Jeszcze muszą doświadczenia trochę dostać. Gdzie są? O, jest to jasne. To też śliczny skrzydło. Tylko że malutki go. Także pozdrawiam wszystkich. Teraz się zaczną już z lotu gołębi. Do zobaczenia. Bo tamte się podrywają. No tak, żeby się przeleciały cokolwiek. Trzymajcie się, na razie, cześć.